Ja bym proponował, żeby się jednak, zanim ostatnim zdaniem poproszę Państwa o podsumowanie tej dzisiejszej i wczorajszej konferencji, to jeszcze zadał kilka pytań i być może te pytania powinny być skierowane gdzieś na różne etapy tworzenia się nawet tej ostatniej nowej regulacji prawnej, w której wiele rzeczy nie znajduje dzisiaj rozwiązania i propozycji. I moje pierwsze pytanie dotyczy dzisiaj, jeżeli byśmy patrzyli na potencjał transportu publicznego i prywatnego, samochodowego. Mówimy na razie o transporcie elektrycznym. Bo potem chcę zapytać o to ostatnie zdanie profesora Ula, że patrząc na Solaris i na napęd elektryczny versus wodorowy, jako nowy kierunek, intensywny kierunek badań. Czy to coś oznacza w zakresie tego tematu? Ale zacznijmy od pierwszego pytania. Co Państwo dzisiaj byście stawiali jako, i tu kontynuuję wczorajsze pytanie, taką polską specjalność, to na co się, na czym się warto skupić? Bardziej transport publiczny, elektryczny? W niego wierzymy? Czy bardziej transport prywatny? Bardzo proszę, proponuję od Pana Dyrektora. Proszę Państwa, moje nazwisko Ryszard Burgo, ja jestem z NBK, komunikacja miejska jest tym, czym po prostu jest nerwem dla miasta. W związku z czym reprezentuję firmę, która odpowiada za świadczenie usług przewozowych. W przypadku Krakowa komunikacja miejska jest ściśle powiązana z komunikacją indywidualną i promocja komunikacji zbiorowej ma na celu ograniczenia liczby samochodów osobowych w mieście, w centrum i dlatego, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji, ten standard jej świadczenia musi być na tyle interesujący, żeby mogli się przesiąść do autobusów, do tramwaju. Dlatego po prostu w Krakowie został uruchomiony program, jest polityka transportowa, jest strategia rozwoju komunikacji po to, żeby perspektywicznie ten transport był rozwijany, aby odciążyć centrum samochodów osobowych, aby samochody indywidualne nie wjeżdżały do centrum i jako przedsiębiorstwo staramy się zapewnić ten standard jak najwyższej. Poza tym mamy programy dotyczące ochrony powietrza. Komunikacja, chcemy zapewnić, żeby ten standard emisji był jak najwyższy. W tej chwili jakby takim standardem obowiązującym to są autobusy Euro 6. Oprócz tego widzimy to, co się będzie działo w najbliższym czasie. Widzimy przyszłość w autobusach, napęd hybrydowy i napęd elektryczny. Tutaj jeszcze była mowa wczoraj o napędzie wodorowym i tutaj Pan Profesor też podjął ten temat, ale nawiązując, tutaj była przywołana Krajowe Ramy Rozwoju Infrastruktury. Tam jest taki zapis ukryty, że napęd wodorowy to jest perspektywa 40 roku, że to w tej chwili na razie nie jest przedmiotem zainteresowania. W naszym przypadku rozwój napędu elektrycznego, mamy komunikację tramwajową, która jest rozwijana 140 lat i nadal będzie rozwijana i doświadczenia z komunikacji tramwajowej pozwalają nam w jakiś sposób przejść do komunikacji elektrycznej w autobusach. Ale patrząc na to, widzimy, żeby ograniczyć tę emisję, jednak napęd hybrydowy i w części napęd elektryczny, przynajmniej dla pojazdów, które będą eksploatowane w centrum miasta. Tych autobusów w napędzie elektrycznym w perspektywie tych kilku najbliższych lat do 150 sztuk, w przypadku 500 autobusów wszystkich. Mówiąc o autobusach elektrycznych, trzeba powiedzieć tak, myśmy zaczęli to 3 lata temu, kiedy o autobusach elektrycznych nikt nie mówił. Firma
firma Solaris, która była tu przywołana, wyprodukowała pierwszy autobus. Myśmy go zobaczyli, że jest on gotowy. W drodze, jak jechał na pierwszą swoją promocję do na targi w Korti, po prostu odwiedził Kraków. On przyjechał na lawecie przykryty, żeby go pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, jak on wyjechał. To było 3 lata temu. Potem zaczęliśmy własne próby z autobusami elektrycznymi, podpatrując to, co się dzieje gdzie indziej. I patrząc na to, to było 3 lata temu, wypracowaliśmy własne zasady, w jaki sposób my to będziemy. Najpierw wypożyczyliśmy autobusy elektryczne na testy krótkotrwałe, testy długotrwałe. I dopiero po, można powiedzieć, 1,5-rocznym takim doświadczeniu podjęliśmy decyzję, żeby autobusy elektryczne zakupić. Ale zakup autobusów to nie jest tylko zakup autobusów, tylko trzeba wiedzieć, co się chce kupić. Jesteśmy zobowiązani do zakupu wszystkich środków transportowych w drodze przetargu. W związku z czym nie możemy napisać, że chcemy autobus firmy X, chcemy autobus, opisując jego standard, parametry techniczne w sposób bardzo obiektywny. W przypadku naszych postępowań starały się o udział firmy chińskie, i europejskie i krajowe. Udało nam się stworzyć takie zasady postępowania przetargowych, stworzenia zasad postępowań przetargowych na autobusy, które stały się w pewnym stopniu wzorcem dla innych miast, opisując ten autobus nie poprzez parametry techniczne, poprzez opis kompletacji nazw własnych, tylko poprzez opis parametrów technicznych w sposób kryterialny. Nie wpisywaliśmy, że chcemy silnik o mocy takiej czy takiej, tylko chcemy, opisując autobus, jaką on ma mieć dynamikę, czy opisując parametry klimatyzacji. Nie opisując moc, tylko opisując, jakie parametry temperaturowe mają panować wewnątrz autobusu w lecie, czy po prostu w zimie w przypadku ogrzewania. Również sprawa ładowania. Też dokładnie nie wiedzieliśmy, jak ma wyglądać system ładowania. Patrzyliśmy, jak inni próbują to rozwiązać. Zdecydowaliśmy się na pewne rozwiązania, które, powiem tak, z okresu testów, gdybyśmy zakupili te autobusy, jakie były 3 lata temu, w tej chwili by nie spełniały obecnych wymagań. Dlatego ta standaryzacja tak szybko postępuje, że w przypadku systemu ładowania na ulicy Pawiej, tam gdzie będziemy dzisiaj, 3 lata temu mieliśmy stanowisko ładowania trochę innego rodzaju, wzorowane na rozwiązaniu wiedeńskim, gdzie testowaliśmy autobus Rampini. Było bardzo proste stanowisko. Koszt takiego stanowiska wynosił 40 tysięcy. W tej chwili wykonanie stanowiska ładowania to jest około 500 000 zł. W tym samym miejscu. Ono powstanie w najbliższym czasie i ono będzie 10 razy droższe z powodu innych parametrów technicznych. Panie doktorze, ponieważ organizatorzy dali nam tylko godzinę, ja muszę tak trochę kontrolować czas. W związku z tym pytanie moje jest takie. Kiedy widzi pan Kraków swój wielki tylko z elektrycznymi autobusami? To znaczy, powiem tak, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy wewnątrz na ten temat i w najbliższym perspektywie 5 lat około 150 autobusów elektrycznych, taka jest nasza wizja. To ile to jest procent? To jest 500 autobusów. Mamy 150 na 500. Tak. Powiem tak, w przypadku komunikacji miejskiej musimy zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo przewozu. Już mieliśmy przypadki takie, że jedną z zajezdni musieliśmy ewakuować z powodu zagrożeń powodziowych. W związku z czym zajezdnia została ewakuowana w ciągu jednego dnia i komunikacja była nadal świadczona. Dlatego to bezpieczeństwo przewozów jest najważniejsze. Musi być. To ja mam pytanie do pani doktor w takim razie. Autobusy elektryczne czy samochody prywatne elektryczne? Co jest tą polską szansą? Na co postawić?
Ja wciąż uważam, że transport publiczny jest tym transportem, który powinien być priorytetem w Polsce. Transport indywidualny powinien się ograniczać tylko i wyłącznie do dojechania do miejsca, gdzie mogę dalej na przykład skorzystać z transportu publicznego, dobrze zorganizowanego. I wiele krajów wycofało się, zamieniając drogi asfaltowe na powiedzmy trawniki, budując sieć powiedzmy ścieżek rowerowych, czy udostępniając bezpłatny transport publiczny po to, aby ludzi zmotywować do tego, aby wysiąść z prywatnych samochodów na korzyść powiedzmy naszego środowiska. Więc to na pewno tak. Czyli stawiamy na transport publiczny. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. A pan co na temat? Może być mikrofon jeden? A mimo, że większe mam związki raczej z biznesem propagującym transport indywidualny, to podzielam zdanie pani doktor, jednak znaczy do tego bym dodał tylko, że to musi jednak iść mimo wszystko równolegle, pewną synergię zachować i pewną pracę organiczną, czyli owszem, przede wszystkim transport publiczny, jego elektryfikacja, no ale jako właśnie jestem zwolennikiem takiej pracy organicznej, a niekoniecznie wielkich projektów, o czym też była wczoraj mowa, to uważam, że możliwy jest jakby równoległy rozwój tej jednej branży i drugiej, tak? Jeśli zelektryfikujemy wszystkie park and ride, to też chętniej będą korzystać mieszkańcy z komunikacji miejskiej, także wszystko idzie w parze i powinno, jak to tak powiem, synergicznie być rozwijane. Ale musimy wybrać specjalizację. No jak musimy, to też bym w pierwszej kolejności kładł nacisk na rozwój transportu publicznego mimo wszystko. Bardzo dziękuję. Myślę, że jest to jedno z pewnych podsumowań co do kierunku tej specjalizacji. Może jeszcze nie ostateczne, ale pokazujące trend. Drugie pytanie chciałem zadać, zaczynając od pana profesora Tadeusza. Mianowicie no, obserwowaliśmy tutaj taką całą gamę na wczoraj potencjalnych paliw, które można, czy nie paliw, źródeł energii, które można zastosować do napędów pojazdów różnego rodzaju. No i dzisiaj przysłuchiwałem się tej historii z Solarisem i na koniec, kiedy padła hipoteza o napędzie innym niż elektrycznym, wykorzystanie wodoru, o ile dobrze zrozumiałem, to nakłoniły to do postawienia takiej tezy, czy kwestii, czy my dzisiaj jesteśmy na tyle technologicznie, ale również od strony organizacji zasilania w energię elektryczną, przygotowani do tego, żeby pójść w kierunek transportu elektrycznego dla transportu publicznego, czy ta kwestia jest przed nami? Ja myślę, że jednak będzie się rozwijał transport elektryczny, w szczególności w centrach miast i w miastach, to nie ulega wątpliwości. Świat idzie w kolej, u nas niestety nie. My wydajemy 4% z pieniędzy, które możemy wydać na kolej, no więc tego nie robimy. Jak sobie popatrzymy, jak jest transport zorganizowany w Skandynawii, to w zasadzie wszędzie dojedziemy kolejką. U nas, no spróbujmy, choć coś się dzieje, bo już obwodnica kolejowa Krakowa powstaje i niedługo. Ja pamiętam, byłem w 1988 roku zaproszony na spotkanie do Osieczan. Dyskutowaliśmy o obwodnicy kolejowej Krakowa i kolei aglomeracyjnej. No i dopiero po ilu? 40 latach, no może niecałych, zaczyna się coś dziać, prawda? Także tutaj też musimy te bariery psychologiczne złamać. I ja bym powiedział tak, świat w tej chwili po doświadczeniach z elektrycznymi samochodami stosującymi baterie czy ogniwa zaczyna pracować z powrotem nad wodorem z kilku względów. No przede wszystkim no, ładowanie baterii, prawda? Ładowanie baterii, no jak tutaj takie pytanie do mnie padło, czy ładujemy w czasie jazdy na ulicy, czy ładujemy to w zajezdni.
No, zależy jak na to popatrzymy. Z punktu widzenia trwałości baterii i jej zdrowia, tak to nazwijmy, to oczywiście, że w zajętych, w kontrolowanych warunkach, a nie na mrozie, gdzie ten autobus tam staje, prawda, mamy 20 stopni mrozu, no to jeden cykl ładowania to jest 300 cykli życia baterii, więc jest to jasne i być może, że to skłoniło świat do pójścia z powrotem na wodór. Co jest, problem jest z wodorem? Z wodorem problem jest magazynowania. Uczestniczyłem w paru projektach związanych z wodorem i zastosowaniem do celów energetycznych. I jedyny problem to był logistyki i magazynowania, bo resztę jest to bardzo dobre. No, z punktu widzenia, jak popatrzymy na to z punktu widzenia fizyki, to jest najlepszy magazyn energii, to jest wodór, prawda? Natomiast w tej chwili, kiedy rozwinęły się tak zwane chemiczne źródła wodoru, gdzie produkujemy wodór na miejscu, w pojeździe, zaczyna to wracać. Zaczyna to wracać i wsypujemy, są już takie rowery, że wsypujemy proszek do roweru i mamy wodór, prawda? Mamy energię. Jest to przyszłość. Proszę Państwa, pracuję w projekcie, który dotyczy dronów. Dron ma świetne zastosowania i jest to super. Może do wszystkiego w zasadzie go w tej chwili zastosować. Problem jest trwałości jego lotu. My możemy latać na 15 minut, 90% dronów 15 minut, 10% dronów 25 minut. No może tam jeszcze 2% zostaje jakieś długodystansowe, dalekiego zasięgu i tak dalej, ale to są już zastosowania raczej militarne i nie tym się nie interesujemy, prawda? W tej chwili pracujemy nad ogniwem wodorowym, wodorowym, ale przy chemicznej produkcji wodoru. Nasypujemy do drona proszek i on lata 4 godziny. To żeśmy już tutaj osiągnęli, znam rozwiązania, gdzie można już 8 godzin latać. Tu chodzi o masę w stosunku do gęstości energii, prawda? Że ta bateria jednak no, ma tak dużą masę w stosunku do gęstości energii, że ona zabiera ten udźwig tego drona w 90%, jak chcemy wydłużyć czas lotu. Także prace na ten temat są, dużo się w tej chwili dzieje na ten temat. Ten rynek elektrycznych pojazdów nie jest jeszcze ustabilizowany. Nie wiadomo, jakie będą standardowe do końca rozwiązania. Dlatego też no, być może, że tutaj politycy i ekonomiści szukają szansy, że my jako w elektromobilności możemy tam zaistnieć na świecie. Moje zdanie jest, że nie. Jeżeli my wyprodukujemy swój własny samochód elektryczny, to jest hobby. To jest hobbystyczne działanie, bo samochody, sprzedaż samochodów, sieć serwisowa, sieć dealerska na całym świecie. Proszę Państwa, jak nie wyprodukujemy miliona samochodów rocznie, to nie mamy co myśleć o sukcesie biznesowym. Do tego zawsze dołożymy. Natomiast zupełnie coś innego jest w autobusach. Jesteśmy największym producentem autobusów miejskich w Europie. Wszyscy tutaj są, wszyscy producenci europejscy produkują w Polsce. Scania zlikwidowała wszystkie swoje fabryki, ma jedyną fabrykę autobusów, ma w Polsce. MAN rozwija swoje fabryki w Polsce kosztem fabryk w Niemczech. No czymś jest to spowodowane, prawda? Że oni tutaj, nie tam, że jest tutaj taki rynek, bo ten rynek na te autobusy jest 1200 autobusów i więcej się nie da tutaj wepchnąć na ten rynek, czyli nie rynek ich skłonił do przyjścia tutaj. I jeśli postawimy na właśnie zbudowanie łańcucha dostaw dla tej elektromobilności, to przecież nie chodzi o to, że te firmy, które zostaną w tym klastrze, o którym mówiłem, zbudowane czy rozwinięte, mają dostarczać tylko do Solarisa. Nie, takich zasad tam nie ma. Te firmy się rozwiną i mają możliwość operowania na tych samych zasadach dla wszystkich odbiorców tych elementów do autobusów elektrycznych. Wszystkich firm, które są w Polsce tutaj. No patrząc na przemysł samochodowy, też jesteśmy producentem elementów, pod dostawcą różnych elementów i w tym kierunku moim zdaniem powinniśmy iść. Bardzo dziękuję, ale pytanie no, mnie w dalszym ciągu, czy tak powiem, dręczy i chciałbym przekazać do pana doktora Macieja Chmielińskiego, no bo jeżeli jednak będziemy sypać wodór i w przyszłości latać dronami, jeździć samochodami na paliwie wodorowym, no to ja dzisiaj obrazowo powiem tak, jeżeli by gdzieś na końcu tam Magdalenki, na końcu linii włączono 3 samochody do ładowania, a panie zaczęły gotować na kuchniach indukcyjnych obiad, no to napięcia nie ma na sieci.
Więc Innoci musi przebudować bardzo istotnie sieć. Nakłady w kraju na przebudowę sieci. W tej chwili spółki dystrybucyjne wydają rocznie na inwestycje, zakładam, że około 10 miliardów złotych na inwestycje. To i muszą wydać ogromne środki, żeby doprowadzić te kolejne megawaty w mocach do ładowania samochodów. A jeżeli nie trafimy, panie dyrektorze, wydacie te środki na tą przebudowę sieci? Jestem dyrektorem, nie jestem, ale dziękuję za docenienie. Znaczy, Innoci, stąd operator bardzo intensywnie inwestuje w sieć w Warszawie. Zresztą jest to rynek regulowany, więc inwestuje się tyle, ile trzeba inwestować. Pewnie robi to każdy inny operator systemu dystrybucyjnego w Polsce. Jest to wyzwanie naturalnie, dlatego że każdy samochód jest kolejnym elementem popytu, który się tworzy w sieci, ale też kolejnym elementem magazynowania, który może tą sieć ustabilizować. I to jest to, co się przewijało tutaj na konferencji, o czym była mowa, że źródła odnawialne, które są instalowane w systemie rozproszonym, dobrze się spinają, mówiąc kolokwialnie, z dodatkowym popytem, który jest generowany przez samochody elektryczne. To nie jest tak, że my będziemy rozwijać elektromobilność w oderwaniu od energetyki rozproszonej. Właśnie dlatego cała koncepcja energetyki rozproszonej i samochodów elektrycznych polega na tym, że należy robić to równocześnie, równolegle. Tak samo należy równolegle rozwijać stacje ładowania samochodów elektrycznych z samochodami elektrycznymi. Nie jest możliwe, zawsze będzie problem, kto pierwszy, jajko i kura, kto będzie pierwszy. Jedni mówią, że najpierw muszą być samochody, żeby były stacje, a drudzy mówią dokładnie odwrotnie. I dokładnie tak samo można powiedzieć, trzeba zbudować źródła odnawialne, żeby były samochody elektryczne i odwrotnie. Zawsze można się kłócić, natomiast chodzi o to, żeby tak zintegrować wszystkie działania interesariuszy na rynku, żeby one były równoległe i jak najbardziej optymalne. Z punktu widzenia sieci w Warszawie, o czym kiedyś rozmawialiśmy na jednej z konferencji w Warszawie pod koniec grudnia w tamtym roku, moi koledzy z operatora wskazywali, że w Warszawie są rezerwy mocy. To nie jest tak, że mamy moc naprężoną do granic wytrzymałości. Jest spory zapas. I nie wiem, jak to wygląda na terenach innych operatorów. Tutaj się nie mogę się wypowiadać. Natomiast mamy rezerwy, mamy bardzo duże możliwości budowania infrastruktury, zarówno stacji ładowania, jak i wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Na terenach komercyjnych, na dachach firm, na dachach domów prywatnych. Podobnie można robić to z systemem ładowania. Naprawdę, Szanowni Państwo, my infrastrukturę zbudowaliśmy już dzisiaj. Infrastruktura to jest cała elektroenergetyka. Tak? To nie jest jak infrastruktura gazowa, której nie ma i trzeba zbudować infrastrukturę. My do tej infrastruktury musimy zbudować tylko zakończenie tej infrastruktury, czyli źródła wytwórcze i kontakty. I naprawdę nie jest to super trudne, moim zdaniem. Oczywiście jest to wyzwanie, jest to na dużą skalę ogromne wyzwanie, ale to nie jest aż tak trudne, jak się nam mogło wydawać, moim zdaniem. To ja będę miał potem podchwytliwe pytanie do pana, ale dopiero następne. Dobrze. A tutaj, no może pan Sebastian Dykuć odpowie mi na pytanie tak, czy energia elektryczna, czy paliwa alternatywne, patrz wodór. No bo jeżeli się pomylimy, wydamy ogromne pieniądze na dzisiaj infrastrukturę energetyczną. Panie dyrektorze. Dziękuję również za dyrektora. Awansowałem wielu. Będę częściej przyjeżdżać. Wydaje mi się, że wodór ciągle jest mimo wszystko jednak tą pieśnią przyszłości. I myślę, że powinniśmy patrzeć w tamtą stronę jak najbardziej. Natomiast infrastruktura do samochodów elektrycznych czy do autobusów przede wszystkim, bo zgadzam się z kierowcami, że to jest chyba pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, tym bardziej, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jak widać zresztą w tych rozwiązaniach. Więc infrastruktura energetyczna powinna być rozwijana, moim zdaniem, że nie uciekniemy od tego. Natomiast wodór również powinien być obiektem zainteresowany, czym my też również się interesujemy trochę, więc ja widzę tu potencjał, szczególnie właśnie, że nas interesuje również magazynowanie energii w postaci wodoru chociażby, gdzie źródła odnawialne generują problemy,
być może z produkcją tego wodoru można by z jednej strony zniwelować problem, usunąć go, a z drugiej strony zmagazynować trochę energii taniej niż dzisiaj to się robi. Rozumiem, że jakieś takie potrzebowanie w tym zakresie byłoby tak, że ta inwestycja w infrastrukturę jest potrzebna, konieczna, będzie to na pewno długi etap. Natomiast wodór jest istotnym paliwem, które należy rozwijać i patrzeć na, zwłaszcza na dłuższe dystanse wykorzystywania samochodu, być może bardziej publicznie. Być może ja się zgodzę, natomiast jak mówimy o samochodach elektrycznych, czy autobusach elektrycznych, przecież pierwszy krok to są właśnie autobusy elektryczne, drugi krok to są miejskie samochody elektryczne, bo ja nie wiem, bo wydaje mi się, że lekko demonizowany jest problem zasięgu samochodów elektrycznych. Bo wydaje mi się, że olbrzymi potencjał jest tego, żeby samochody elektryczne małe były samochodami miejskimi. W związku z tym ten zasięg nie musi być 400 km, naprawdę, że to jest, nie wiem skąd się ten demon bierze. Natomiast jeśli samochody wodorowe takie zasięgi będą miały, to być może to jest właśnie to, że ten podział rynku, że właściwie transport na większe odległości mógłby się odbywać za pomocą wodoru. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie chciałem postawić następujące. Jeżeli byśmy się skupili trochę bardziej na transporcie publicznym, ale dotyczy również to pytanie samochodów indywidualnych. W tej chwili są jakby dwie możliwości ładowania samochodów elektrycznych. Albo robimy to przez ładowanie akumulatora baterii, które jest zainstalowane w samochodzie, albo możemy dokonać szybkiej wymiany. I chciałem zaczynać właśnie pana dyrektora powiedzieć tak, czy dzisiaj kierunek szybkie ładowanie versus szybkie ładowanie rozumiemy, że w transporcie publicznym takie, które umożliwia jakby w ruchu wykorzystanie dalej autobusu. Czy potencjalnie szybka wymiana? To byłoby dla energetyków trochę łatwiej, ponieważ nie musieliby doprowadzić takich punktów jak 600 kW mocy, jak widziałem, czy takim szybkim ładowaniu, jak było tutaj na jednej prezentacji. Odpowiadając na to pytanie, ten wątek był analizowany już od samego początku, kiedy pierwsze autobusy były przedmiotem testu. Był to autobus, w którym było zamontowane 2,5 tony akumulatorów. Ten autobus prawie 200 km był w stanie wykonać dziennie. I patrzyliśmy, jakie są rozwiązania inne i poszliśmy w kierunku testów ładowania w trakcie eksploatacji. Pytanie takie, czy ładować, ale w naszym postępowaniu jakby skierowaliśmy się na zakup autobusu dedykowanego do obsługi danej linii. Myśmy to wybrali tak zwaną linię modelową, gdzie dla producenta autobusów przedstawiliśmy, autobus ma być eksploatowany na linii o długości takiej a takiej, na której będzie tyle i tyle przystanków, tyle i tyle czasu na końcówkach i ten autobus ma być eksploatowany w ciągu całego dnia, tam było tam 15 kursów i ma wrócić sam do zajezdni. I założenie było takie, ciągłość eksploatacji, przedstawiając takie warunki, producent musiał jakby zamodelować i dobrać parametry układu napędowego do tego autobusu. Biorąc pod uwagę, że 1 kWh w bateriach to jest 10 kg, a kosztuje około 1000 euro. W związku z czym, jeśli dołoży kilogram, to musi te 1000 euro dołożyć do ceny. Różni oferenci kalkulowali, w związku z czym miał możliwość, że o ten 1 kg baterii mógł przegrać postępowanie. Poszukiwanie rozwiązania skupiło się właśnie na opracowaniu autobusów i dlatego tym autobusem, który będziemy za chwilę jechać, to jest autobus, w którym przewidziano montaż akumulatoru 80 kWh, ale ten autobus miał być co kółko, co drugi przejazd w ciągu tam 10-15 minut. I to mu pozwala na zapewnienie ciągłości jazdy przez cały dzień. Czy można mówić, powiem tak, budowa takiego stanowiska. Na początku wydawało nam się, że
za 40 tysięcy wybudujemy stanowisko bardzo proste, bo wykorzystamy linię tramwajową, mamy prąd stały, to samo napięcie, mamy stanowisko. W tej chwili okazuje się, że budowa stanowiska ładowania kontrolowego to jest pół miliona. Już się robią inne koszty. Czy stanowisko, ale pojawiły się inne metody ładowania, bo myśmy wybrali sobie ładowanie pantografowe. Ładowanie pantografowe, system, który był dostępny w momencie ogłaszania przetargu. To, że w tej chwili już się pojawiają inne rozwiązania, to nie znaczy, że my zarzucimy wszystko i po, można powiedzieć, wejściu w dane rozwiązanie, nie być jeszcze do końca przekonanym, pójdziemy, nagle wymienimy i to, co nawet ten klaster, który powstaje, tam jest prezentowane inne rozwiązanie ładowania pantografowego. Zobaczymy, w którym momencie to pójdzie. Pytanie o ładowanie indukcyjne. To są takie rozwiązania, są już na świecie, niedaleko w tym, ale mówimy o poziomie wydatków bardzo, bardzo wysokich. Ładowanie to jest ładowanie wysokich mocy, w końcach 1000 kW. Pojawiło się również ładowanie indukcyjne, ale w trasie tym. Powiem tak, o kosztach, jeśli kilometr kosztuje pół miliona euro montażu ulicy, no to po prostu o jakich wydatkach mówimy. Jest to technicznie możliwe, tylko czy akurat dla nas. Panie profesorze, to jeździ taki autobus w Polsce, który podjeżdża na stanowisko i robot wyciąga rozładowane akumulatory, wkłada nowe i jedzie dalej. Tak? I wtedy wyładowane akumulatory można wolno ładować, nie trzeba pół megawata mocy zainstalować na miejscu, nie trzeba w związku z tym wyprodukować potężnego piku obciążającego się. Czy ma to na światowe rozwiązania, rozstrzygnięcie krakowskie, czyli ładowanie jednak akumulatorów, które są zainstalowane na stałe i doładowuje się w trakcie eksploatacji. Czy trzeba rozważyć również ten drugi kierunek? Jak wskazuje doświadczenie, takie próby już były. Przywołam tutaj firmę Better Place. Bardzo ciekawa firma w Izraelu powstała. Założył ją Irakijczyk, bardzo młody człowiek, i ona stworzyła sieć ładowania akumulatorów i szybkiej wymiany w oparciu o system zawieszania bomb do bombowców, nawet nie do bombowców, to było do fighterów takich, prawda? Bardzo szybki. Tą firmę kupiło Renault za 200 milionów dolarów i po czym ta firma zbankrutowała? No chyba tak. Ale to Renault w pewnym czasie próbowało Twingo sprzedawać w takiej zasadzie, że sprzedają bez akumulatora, a akumulator sobie wypożyczam w stacji, prawda, i płacę. 60% ceny samochodu elektrycznego to cena akumulatora, więc ten model biznesowy wydawał się być tutaj słuszny. Niestety to jakoś, prawda, przestano o tym mówić i nie przyjął się ten model biznesowy. Być może, że za rzadko było tych stacji, w których można było zmienić ten akumulator w stosunku do zasięgu samochodu i to spowodowało, że się wycofano z tego. Renault miało to przenieść do Europy z Izraela i nic z tego nie wyszło. Także sądzę, że jednak zostanie ładowanie ze względów ekonomicznych, bo dwa akumulatory do jednego autobusu, no to już by się chyba pan dyrektor nie zgodził na taki zakup, choć pantografów też nie chce kupować. Bardzo dziękuję. Pani doktor, co na to powiedzieć? Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie samochód zasilany opinią paliwowym jest wciąż pojazdem elektrycznym. Tylko się zmienia źródło, że to nie źródłem prądu nie jest akumulator czy seria baterii, tylko ogniwo, które ten prąd generuje. Natomiast, no żeby tutaj nie mylić z pojazdami zasilanymi wodorem, gdzie wodór stanowi stricte paliwo podawane bezpośrednio do silników spalinowych.
Natomiast tutaj jeszcze jest kwestia rozwiązań hybrydowych, o których dzisiaj ani wczoraj nie padło słowo, ale nie w znaczeniu, kiedy mamy silnik spalinowy i silnik elektryczny, tylko układy hybrydowe, gdzie następuje doładowanie ogniw, znaczy baterii właśnie z ogniw paliwowych. W momencie, kiedy mamy serię baterii, możemy w trakcie jazdy doładowywać te akumulatory prądem generowanym w ogniwach paliwowych. Problem stanowi na dzień dzisiejszy źródło wodoru, ale tak jak tutaj pan profesor wspomniał, są prace prowadzone nad ogniwami, gdzie wodór nie jest pobierany ze zbiorników, do których on jest produkowany w wyniku elektrolizy wody, bo dzisiaj jeszcze póki tych samochodów nie ma dużo, nie mam takiego dużego problemu z pozyskiwaniem wodoru, natomiast rozwój samochodów zasilanych bezpośrednio wodorem czy właśnie ogniw wodorowych i pozyskiwany on będzie z wody, będzie stanowił za chwilę problem, skąd wodę. Natomiast są prowadzone prace badawcze nad różnymi rozwiązaniami generowania tego wodoru online, na przykład z alkoholi, z mocznika czy innych związków chemicznych. Bardzo dziękuję. Czyli wydaje się, że jednak energetyka musi cierpieć te bardzo niestabilne miejsca poboru dużej ilości energii. I teraz chciałem od pana dyrektora Inodzi, panie dyrektorze, pytanie jest takie. Jesteśmy gotowi jako energetyka, więc wyobraźmy sobie, że oto w jednym z piękniejszych wieżowców warszawskich, gdzie nie ma wjazdu dla samochodów elektrycznych, wszyscy wjeżdżamy na parkingi podziemne, każdy ma tam swoje miejsce oznaczone numerkiem, no i tam niestety nie ma żadnego gniazdka, gdzie ten samochód elektryczny w przyszłości trzeba będzie ładować. Nie ma miejsca w ogóle na parkingu obok, gdzie można podjechać do słupka z napisem Inodzi. W jaki sposób dzisiaj odpowiemy na to wyzwanie? Potem się zapyta pana mecenasa, jak policzyć pieniądze za to ładowanie, które będzie dostarczone przez wspólnotę mieszkaniową zarządzającą. Jak taki temat byśmy dzisiaj podeszli? Bo dla mnie z energetycznego punktu widzenia jest to temat skomplikowany. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że jest to temat skomplikowany. Bardziej skomplikowany jest organizacyjnie niż technicznie, uważam, bo my mieliśmy parę sytuacji, gdzie przyszedł nas klient, chciał kupić stację ładowania, mieszkał w budynku z garażem podziemnym. Oczywiście jest to możliwe, może pan kupić. On do nas wrócił po paru tygodniach, powiedział, że jemu wspólnota nie pozwoliła, bo ktoś mówi, że to jest niemożliwe. Ktoś jest zazdrosny, że ktoś ma samochód elektryczny. I pewien precedens jest trud organizacyjnie. To jest życie i to pokazuje ten przykład. Ich było kilka takich przykładów, więc możemy powiedzieć, że nie jest jakaś reguła jeszcze, ale myślę, że to pokazuje, gdzie może leżeć problem. Moja odpowiedź na to pytanie jest taka. Jak wiemy, budynki są projektowane, na pewnym etapie można, czy architekci, czy inwestorzy mogą założyć budowę od początku, budowy od początku założenia projektowego mogą założyć, że jest tam miejsce na stację ładowania i to będzie ewolucja, to nie będzie tak, że wiadomo w budynku z wielkiej płyty, gdzie nie ma garażu podziemnego, gdzie parking przed budynkiem jest już totalnie zapełniony samochodami i trudno w ogóle myśleć o kolejnych miejscach parkingowych, to jest w takich miejscach będzie to wyzwanie, ale w budynkach, które się budują od początku, gdzie można te stacje ładowania zaprojektować od samego po prostu początku, to nie będzie trudne, bo oczywiście moc przyłączeniowa się zwiększy, ale jak wiemy, to nie jest tak, że moc przyłączeniowa w budynku jest taka jak suma wszystkich mocy przyłączeniowych mieszkańców. Tak zwany współczynnik jednoczesności jest bardzo niski. Tak? Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Jeżeli wszyscy by Państwo, ktoś mieszka w bloku, jeżeli wszyscy by naraz włączyli wszystko, co mają w budynku, to by nawet przy swoich mocach dostępnych to by korki wysiadły, dlatego że współczynnik jednoczesności jest na poziomie nierzadko 10%. Czyli jest
duży potencjał, żeby dołożyć stacje ładowania do budynków mieszkalnych, ale założenie, że to są nowe budynki mieszkalne. To będzie proste. Będzie trudne znalezienie miejsc parkingowych i zbudowanie infrastruktury w tych miejscach parkingowych, które są publiczne. Tutaj szansą widzę po prostu miejsca w garażach podziemnych, czy w parkingach podziemnych może tak, które się, miejmy nadzieję, coraz bardziej będą budowały w miastach. W Warszawie jest planowane kilka takich dużych parkingów. Tu widzę szansę i na szczęście to nie jest tak, że samochód musi się zawsze ładować gdzie stoi. Tutaj Pan wspominał o zasięgu. Te zasięgi będą się zwiększały. Więc to nie jest tak, że każdy będzie super potrzebował za każdym razem, jak stanie tej stacji ładowania. Ja idę dalej z tych pytań, ponieważ to mi ta odpowiedź będzie zadowala. Ja tutaj mieszkam w takim 400-mieszkaniowym osiedlu, gdzie się tylko wjeżdża na parking podziemny, nie ma innego. W ogóle masz szansę zaczynać gdzie indziej. No i przyjadę o godzinie tam 17 czy 18 z pracy, mam wszystko w nosie, chcę sobie trochę wypocząć, to co robię? No, wyciągam odpowiedni kabel styczku, wkładam go do punktu ładowania stacji, która jest na moim miejscu parkingowym. No i to jest rozwiązanie komfortowe w istniejącym bloku. Pytanie pociągnę dalej do kolegi tutaj pana dyrektora z planu, tak? Pana dyrektora. Panie dyrektorze, jak to pan widzi? No bo kolega tutaj energetyk po fachu się mi trochę wyłgał. Z tych istniejących bloków, bo z nowymi się zgadza. Bo ja biorę tylko tak, 400 mieszkań, ile bierzemy? 10 kW na jedno stanowisko? Na wolne wyładowanie 10. Mamy 4 MW. I jak wszyscy zrobią tak jak ja, a tutaj wczoraj była taka krzywa ładowania pokazana w godzinach między 18 a 22 czy 3, gdzie jest ekstremum, to ja bym założył współczynnik 0,5. To mam 2 MW mocy, które muszę wprowadzić do tych punktów podziemnych, gdzie nie ma trzech faz, a trzeba je zrobić, więc doprowadzić kabel z zewnątrz, zrobić podstację odpowiednio, rozprowadzić kable. Ja myślę, że niestety, że przedmówca był lepszym. Jednak lepiej mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Ja wizjonersko mógłbym powiedzieć, dobrze, to w związku z tym postawmy megawat fotowoltaiki na dachu tego budynku, na którym pan mieszka. I zbilansujmy, tak, to zużycie energii lokalnej. To zbudujmy magazyn energii, tak? W ciągu dnia pan będzie ładował magazyn energii i w nocy będzie pan to z tego odbierał. Ja wizję, taką kieruję. Czy jest to ekonomicznie, technicznie podejrzewam, jest to do zrobienia, natomiast czy ekonomicznie jest to uzasadnione, jest zupełnie inna rzecz. Krótko do pana wyczynosa jeszcze, jak za to zapłacić? To tutaj przedmówca z innego wspomniał, faktycznie pojawiają się takie kwestie, że nie ma problemu, nie będzie powiedzmy problemu z rozliczaniem poboru energii za usługi ładowania przy wolnostojącym punkcie ładowania, ale gdy dojdą do tego spółdzielnie, dojdą do tego wspólnoty, gdzie będzie trzeba mieć zgodę większości i demokratycznie coś przegłosować, no to faktycznie mogą się początkowo duże opory, takie, czy bardziej to będą opory społeczne niż prawne, pojawiać, bo faktycznie będzie to strach trochę przed nieznanym, strach przed nie wiadomo ile to będzie kosztować, aczkolwiek od strony prawnej wspólnota też jest podmiotem, który może, tak jak jeśli na pewno i u pana w tymże bloku też jest wspólnota, która mogłaby po prostu podjąć decyzję, że no to w takim razie będziemy z OSD się dogadamy i będziemy powiedzmy taką stawkę mieć za załadowanie samochodów elektrycznych. To pozostaje pytanie, czy 50 plus 1 mieszkańców czy właścicieli mieszkań się zgodzi na takie rozwiązanie. Tak? Także prawnie poczekajmy, już niedługo to będzie możliwe, ale jest kwestia taka trochę społeczna, bym powiedział. Bardzo dziękuję. Czy można by trochę powiedzieć tak, jeżeli mogę sobie pozwolić, że do przodu dzisiaj musimy, planując nowe obiekty, wziąć pod uwagę w zakresie zasilania w moc, dostarczenia ilości potencjalnej mocy do tego miejsca, no i jakieś infrastruktury w tych garażach podziemnych już dzisiaj o tym pamiętać, żeby nie rozwiązywać tematów, które będą cholernie trudne w istniejących obiektach.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tą część i chciałem, ponieważ zostało nam jeszcze dosłownie 10 minut, żeby po półtorej minuty każdy z moich tutaj szacownych współtowarzyszy panelu powiedział albo rzecz taką najważniejszą, podsumowującą, dotyczącą rozwoju elektromobilności, albo jakiś postulat, który organizatorzy by zapisali gdzieś jako może jakiś apel krakowski co do pracy nad ustawą, bo ta ustawa rzeczywiście, jak się obserwuje, nie adresuje wielu rzeczy. Małe miejscowości, które nie są objęte ustawą. Jak załatwić te kwestie w dużych istniejących miejscach zbiorowego zamieszkiwania i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę, zaczynamy od pana dyrektora. Minuta, półtorej, najważniejsza refleksja albo postulat związany. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia komunikacji miejskiej. Za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy odbiór 20 autobusów elektrycznych. Pojawią one się na ulicach Krakowa, więc to będzie kolejny krok w kierunku elektromobilności. A odnośnie ustawy powiem tyle, oby nie przeszkadzała. Ja bym powiedział tak, patrząc na świat, Chiny to zrobiły w ciągu jednego roku i są największym rynkiem elektromobilności. Nie ma wjazdu autobusów nieelektrycznych do centrum miasta i to się da. Więc ten biznes może być wykreowany albo poprzez ekonomię, czyli damy ludziom dopłaty, żeby kupowali, damy jakieś ulgi, też pobudzimy rynek, bo ten rynek jest najważniejszy. Jak zbudujemy rynek, to się nam rozwinie elektromobilność. Albo prawo, albo zmienimy prawo i zabronimy wjeżdżać samochodom spalinowym, nie wiem, 10 km od rynku krakowskiego, od razu kupuję elektryczny, nawet się nie zastanawiam, prawda? Więc są dwie możliwości i teraz być może, że z której skorzystamy, a być może, że nie, to będziemy stale tak tupać w miejscu i mówić, że elektromobilność jest naszą przyszłością. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałam tylko dodać, że na pewno silnik elektryczny i nieważne, czy to będzie zasilany z baterii czy z ogniwa, jest przyszłością. I tutaj tylko bym chciała sparafrazować pana dyrektora, nie tyle żebyśmy tutaj działali, ale po prostu, żeby nam nie przeszkadzali. Bo to tutaj jest ustawodawca może różne rzeczy wymyślać i jeżeli my będziemy działać w tym kierunku, żeby ten rozwój szedł, a prawo nam stanie na drodze, to do niczego nie dojdziemy. Dziękuję. Bardzo proszę. Moim przekazem z perspektywy dużej firmy energetycznej jest słowo jednoczesność i spójność. Powinniśmy budować jednocześnie źródła wytwarzania, rozproszone źródła wytwarzania OZE, stacje ładowania, magazyny energii. Magazyny energii również w formie samochodów elektrycznych, bo one też są magazynem. Dopiero wtedy takie działanie jest zrównoważone, prawdziwie zrównoważone i ja odważę się powiedzieć, że ono zidentyfikuje i zniweluje większość problemów, które dzisiaj uważamy za istotne, typu, że właśnie co będzie, jak będzie za dużo samochodów, co będzie, jak będzie za dużo OZE, niestabilność sieci. To są naprawdę bardzo istotne problemy, ale kluczem do ich rozwiązania jest ta jednoczesność i spójność działania i czas. Czas bardzo, bo my czasem mówimy, co będzie, jak tutaj nagle każdy blok będzie chciał mieć stację ładowania. To jest niemożliwe. Tak? 1% ludzi będzie chciał mieć stację ładowania. 1% to już jest dużo. Tak? Więc a potem będzie chciał 10%. Więc myślę, że bardzo myślimy o problemach, natomiast ich rozwiązanie jest, ono przyjdzie też z czasem, ono się pojawi. Czyli ja właściwie potwierdzę to, co przedmówca stwierdził. Wydaje mi się, że elektromobilność powinna być dokładnie równolegle, powinna być skorelowana ze źródłami odnawialnymi, które mogą przy tej okazji powstawać i rozwiązywać problem z dostępnością energii. Natomiast stacje ładowania mogłyby rozwiązywać problemy już istniejące w lokalnych systemach energetycznych, które wynikają z implementacji źródeł odnawialnych. Czyli to skorelowanie moim zdaniem jest bardzo istotne. Ja dodałbym jeszcze jeden element właśnie, żeby brać jednak pod uwagę właśnie, próbować korelować to w lokalnym, małym systemie energetycznym ze zużyciem energii
ciepłej, ze zużyciem ciepła. Tak? Czyli jeśli mówimy o kogeneracji lokalnej, jeśli mówimy o klastrach, to żeby pamiętać o tym, że to właśnie może być też ten element, który powinien być istotny. Dziękuję. Moim apelem krakowskim do ustawodawcy, no to przede wszystkim numer jeden to jest, tak jak pani doktor powiedziała, no nie przeszkadzać, numer jeden, tak, dwa, po prostu zdjąć istniejące bariery, które mają prywatni inwestorzy i według mnie rynek bez barier no rozwinie się nawet bez konieczności dużej ingerencji państwa, także jeśli tylko zlikwidujemy zbędne formalności, zbędne wymogi, co też pozwoli ograniczyć koszty, to że tak powiem, biznes wypełni tą niszę i wpłynie bardzo to nie na rozwój elektromobilności. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. I teraz, ponieważ mamy jeszcze 4 minuty, bardzo proszę o dwa pytania. Te niezadane, te, które Państwu przerwałem w trakcie referatu. Bardzo proszę. Jedyna szansa. Bardzo proszę. Kolejna pytania. Może raczej nie pytania, a raczej refleksja. Ja wczoraj powiedziałem, że to, co my robimy dziś, to jest bardzo fajne, ciekawe. Tylko i co dalej? Co z tego, że się spotkaliśmy, porozmawialiśmy? Dzisiaj padło i wczoraj wiele ciekawych propozycji, spostrzeżeń, uwag. Uważam, że powinniśmy to ładnie zebrać, skompilować, ustawić i wysłać i do ustawodawcy, i do Ministerstwa Energetyki, i do w ogóle rządu, żeby wiedzieli, co się dzieje, jakie są obostrzenia, problemy, rygory, jakie są pomysły, żeby nie byli odcięci od tego, co się tutaj przez parę ładnych dni i fajnych, pięknych wypowiedzi zdarzyło. Bo uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa i trzeba ją po prostu efektywnie wykorzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać pana doktora, czy dyrektora Kulińskiego, jak to jest, się w firmie, że coś się zmieniło. Ponieważ kilka lat temu porozumienia miasta z Innogipo, wtedy się inaczej nazywało, planowano utworzenie 130 stacji ładowania dla samochodów indywidualnych. Powstało tylko 12. Nie wiem, dlaczego to się zatrzymało, to jest jedno pytanie. A drugie to właściwie jest też pytanie. Zawsze jest spór, bo w różnych źródłach i różne osoby pytają, ile właściwie tych stacji jest w Warszawie. Więc ja znalazłem kilka takich źródeł, które mówią o 40. Tylko, że one albo nie są aktywowane, albo nie są ogólnodostępne. I jeszcze chciałem powiedzieć, chodzi o czerpanie energii do zasilania w bloku. To jest sprawa może nie tyle głosowania pomiędzy mieszkańcami, ale sprawy rozliczeń, bo w końcu zasilania energią pojazdu to jest sprawa poboru energii, czytaj pieniędzy na koszt tej wspólnoty. Bardzo proszę. Odnosząc się do stacji ładowania w Warszawie, stacji jest 12, każda stacja ma 2 gniazda, czyli gniazd jest 24. Jednocześnie 24 samochody mogą się ładować w Warszawie za darmo. I to istnieje od, jak ja pokazywałem prezentację, od 2010 roku, a dokładnie od listopada 2009. Długo. Dlaczego nie ma więcej stacji? Widzieliśmy na wykresie sam rok 2016, jakie było wykorzystanie tych stacji ładowania. Ja Państwu nie pokazałem lat wcześniej, ono było minimalne. Chodzi o to, że samo Innogy, sam swoimi własnymi środkami, bez dotacji, zbudowało te stacje. To nie była mała kwota, ja nie będę mówił jaka, ale to nie była mała kwota. My płacimy co roku grunt, opłatę dzierżawną za grunt, na którym te stacje stoją. Utrzymujemy te stacje. Energia jest termowa dla użytkowników, więc to jest koszt po naszej stronie. Jeżeli my widzimy, że zbudowaliśmy stację bardzo wcześnie i nie ma popytu na tę stację, budowanie kolejnej infrastruktury publicznej, pro publico bono, bo tak to trzeba nazwać, nie ma sensu, jeszcze nie miało sensu przez kilka lat. Natomiast chcemy budować infrastrukturę w oparciu o modele biznesowe i to zaczęliśmy robić. To będzie infrastruktura o 2 rzędy wielkości większa niż dzisiaj jest. Tylko to są plany, tak? Nie mogą ich mówić szczegółowo, ale jeszcze, ale nasze ambicje są to duże, takie same jak nasze duże ambicje są w Europie i
także w Stanach Zjednoczonych w tym zakresie. Bardzo dziękuję. I tylko odnosząc się do drugiego pytania, do wspólnoty. No rzeczywiście jest to problem i coś ja mogę dodać. No, my staramy się robić wszystko, co możliwe, żeby tym problemom zaradzić, żeby wspierać czasami osoby, które chcą budować swoją stację. Najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie tej stacji do własnego licznika. Tak? I wtedy nie ma żadnego problemu. Nie zawsze jest to możliwe, ale czasami jest to możliwe. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, minęła godzina. Z ogromnym szacunkiem dziękuję Państwu, moim współtowarzyszom panelu, za, myślę, dobrą dyskusję. I mam taką propozycję, ponieważ jest Pan mecenas, widzę tam Panią mecenas pod ścianą, która pomacha ręką. Wczoraj mieliśmy kolegę z SKS też, tak? Jak byśmy sformułowali taki do tej regulacji, która dzisiaj jest przygotowana? Jakieś te 2-3 obserwacje, wnioski istotne, jako pewien input tej naszej konferencji, to byłoby pewnie to takie domknięcie wszystkich ciekawych, o co kolega Piotr Ostrowski tutaj apelował w ostatnim wystąpieniu. Bardzo dziękuję i oddaję głos panu profesorowi Majerkowi.